Dobry wieczór. Zaczynamy Fakty po faktach. Diana Rudnik, witam Państwa w Sejmie. Dobiega końca nadzwyczajne posiedzenie, dobiega końca debata poświęcona sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wysłuchaliśmy wystąpień m.in. premiera, szefów MON i MSWiA. Jeśli przedstawiciele rządu wrócą na sejmową mównicę, my także do Sejmu wrócimy, a tymczasem sporo słów już padło i do tych słów będziemy się odnosić z moimi Państwa gośćmi. Jan Maria Jackowski, senator Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie senatorze. Witamy. Dobry wieczór państwu. Rozpoczynając to posiedzenie, marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że to jest być może jedno z najważniejszych posiedzeń w tej kadencji. Premier, rozpoczynając swoje wystąpienie, mówił, że to jest moment zwrotny w naszej historii. Czy mają panowie takie poczucie, że rzeczywiście to jest moment zwrotny i że za nami już kończąca się debata z rangi tych bardziej kluczowych? Może senator Bosacki na początek. I dla panów senatorów PiSu to już mówił, że panie senatorze, czas jest brutalny. Chciałbym, żeby nasi widzowie mieli szansę też wysłuchać głosu ekspertów, więc senatorom pięknie dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie i witam moich i państwa kolejnych gości w Faktach po Faktach. Jak powiedziałam, głos ekspertów teraz. Janusz Zemke, były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, były przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dobry wieczór, witamy. I generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, doradca Polski 2050. Także panie generale, witamy. Dobry wieczór. Premier Mateusz Morawiecki mówi, to co się dzieje w tej chwili na naszej granicy, to jest część większej operacji. Więc jeśli to jest strategia, jeśli to jest plan realizowany przez reżim białoruski, wspierany przez Kreml, co do tego, jak ustaliliśmy, jest zgoda, to w jakim punkcie, panie generale? Możliwości policyjne, możliwości Straży Granicznej i wojskowe na granicy ukraińsko-polskiej. Bo możemy tylko mieć nadzieję, jeszcze bo takich informacji raz, to nie mamy. To jest konflikt, który się skończy jutro. Będziemy mieli do czynienia z próbami testowania, z próbami wywoływania konfliktów różnych. Napięcie na tej granicy, chyba że rząd białoruski zorientuje się, że sankcje unijne przykładowo, ekonomiczne czy też inne działania Unii powodują to, że ten atak się nie opłaca. I trzeba robić wszystko, musimy, żeby niestety tak się kończyć, stało. Podsumowując tę tezę, testowanie, z którym sobie sami nie poradzimy. Obiecałam państwu, że wrócimy do Sejmu, kiedy wróci na mównicę.